Cześć, jestem Soushibo i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o najnowszym urządzeniu, które sprezentowała mi firma Nvidia, a mianowicie o Nvidia Shield Android TV. Zacznijmy może od tego, czym jest Nvidia Shield Android TV. To jest urządzenie, które sprawi, że Wasz telewizor będzie inteligentny. Oczywiście teraz zastanawiacie się, po co, skoro Wasze telewizory najprawdopodobniej mają już wbudowaną jakąś aplikację Androida, tego typu funkcje. To urządzenie jest bardzo mocne, pozwala na odtwarzanie filmów w Ultra HD, 4K, HDR. Wejdźcie na stronę, poczytajcie o tym. Praktycznie jest to najbardziej wydajne urządzenie tego typu aktualnie na rynku. Tak więc jeśli będziecie chcieli w najbliższym czasie oglądać sobie jakieś filmy w 4K, tego typu rzeczy, to właśnie na tym sprzęcie będziecie mogli to zrobić. Jeśli chodzi o sam wygląd urządzenia, to moim zdaniem prezentuje się ono bardzo elegancko. Może ono pracować w pozycji pionowej lub w pozycji leżącej, a na tylnym panelu znajdziemy złącze zasilania, złącze HDMI, 1 gigabitowy port internetowy, dwa złącza USB 3.0, jedno złącze micro USB i jedno wejście na karty microSD. Po co nam te wszystkie złącza? Po pierwsze, jesteśmy w stanie podłączyć do tego urządzenia pamięć przenośną, aparat fotograficzny czy też kamerę i obejrzeć ich zawartość na ekranie telewizora. Po drugie, możemy podłączyć dysk twardy, przenośny, możemy podłączyć kamerę. Jeśli chcemy używać Skype'a, możemy podłączyć klawiaturę, myszkę, chociaż w tym przypadku lepiej użyć złącza Bluetooth bezprzewodowego. Dzięki wysokiej wydajności tego urządzenia wszystkie te zdjęcia czy filmy będą nam bardzo ładnie działać, bez żadnych zacinek, zdjęcia będą szybko przeskakiwać. Miałem okazję być na prezentacji tego sprzętu, 80-calowy telewizor, wszystko 4K, Ultra HD, same zdjęcia w wysokiej rozdzielczości czy też filmy i to wszystko działało naprawdę płynnie, bez żadnych problemów. Jak mogliście zauważyć na początku, do tego urządzenia dodawany jest pad. Nie jest to pomyłka, bo urządzenie służy również do grania. Są tutaj trzy główne funkcje, które nam na to pozwalają. Po pierwsze, Shield Games. Jest to funkcja, która pozwala nam uruchamiać na tym urządzeniu gry androidowe. Są one specjalnie przygotowane pod Nvidia Shield, dzięki czemu działają płynnie, odpalają się w odpowiedniej rozdzielczości. Biblioteka posiada gry darmowe, jak również gry płatne do wyboru, do koloru. Są to oczywiście gry raczej prostsze. Kolejną funkcją jest GeForce Now i tutaj możemy już grać w gry bardziej wymagające. Funkcja ta jest płatna, można wykupywać pojedyncze gry lub wykupić abonament. Jeśli chcecie ją przetestować, możecie zrobić to przez 3 miesiące za darmo i to jest bardzo ważne, ponieważ ta funkcja wymaga bardzo dobrej jakości łącza internetowego, żeby opóźnienie do serwera było jak najmniejsze. Ono jest odczuwalne nawet na bardzo dobrych łączach, ale nie przeszkadza to w graniu. Po jakiejś minucie gry zaczynamy się przyzwyczajać i ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że w takiego Wiedźmina spokojnie mógłbym grać nawet z tym niewielkim opóźnieniem. Na sam koniec funkcja, która zrobiła na mnie największe wrażenie, czyli funkcja Game Stream. Ona działa trochę jak funkcja GeForce Now, tylko za serwer robi nasz domowy komputer. I teraz wyobraźcie sobie, że macie wielki dom, a w nim gdzieś stoi wasz komputer w pracowni. I teraz chcielibyście w swojego ulubionego Wiedźmina zagrać nie przy komputerze, ale na fotelu w salonie. I oczywiście możecie ciągnąć kable do salonu, przenosić komputer, ale w przypadku tego urządzenia nie jest to konieczne, bo możecie uruchomić na nim funkcję Game Stream i grać w tego Wiedźmina na waszym telewizorze bez łączenia żadnych dodatkowych kabli. Powiem wam, że byłem bardzo zdziwiony, jak dobrze działa ta funkcja. Zrobiłem dla was mały test, żeby pokazać, jakie jest opóźnienie. Jakości nie da się za bardzo pokazać na YouTubie, ale zrobiłem ślepy test mojemu bratu. Urządzenie Nvidia Shield uruchomiłem u mojej siostry w salonie, 4 km od mojego komputera. I mój brat nie zauważył, że gra działa właśnie z mojego domu, a nie z tego sprzętu. Jeśli macie duże mieszkanie, nie chcecie ciągnąć kabli gdzieś właśnie w pracowni czy w waszym pokoju stoi komputer, a chcielibyście czasem siąść na fotelu i sobie pograć w jakieś takie spokojniejsze gry, to myślę, że to urządzenie jest strzałem w dziesiątkę. I to by było chyba na tyle. Kilka rzeczy na pewno pominąłem. Rozpoznawanie głosu w padzie, zgłaśnianie, ściszanie, pilot, w którym też mamy funkcję rozpoznawania głosu albo możemy sobie pod niego podłączyć słuchawki. To są
bardzo przyjemne rzeczy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do opisu, gdzie znajduje się link do strony Nvidia Shield. Tam też dowiecie się, ile to urządzenie kosztuje. A ja tymczasem będę kończył. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli macie jakieś komentarze, to zostawcie je pod filmem. Trzymajcie się, cześć, pa!